100 lat właśnie ukończyła Suwalska Szkoła Podstawowa nr 2. W 1919 roku, jeszcze w czasie niemieckiej okupacji, Tymczasowa Rada Obywatelska Okręgu Suwalskiego ogłosiła zapisy do szkół. Zgłoszone dzieci podzielono i przypisano do dwóch placówek o numerach 1 i 2. Suwalska dwójka była szkołą żeńską. Przez pierwszych kilka lat zajęcia lekcyjne odbywały się w różnych miejscach, najczęściej okolicznych kamienicach. W 1925 roku Rada Miejska Suwałk postanowiła zakończyć tułaczkę uczniów. Zakupiono grunt z budynkami, ale koszt ich adaptacji okazał się bardzo wysoki. Dlatego trzy lata później, w 1928 roku, zapadła decyzja o budowie zupełnie nowego obiektu. W 1934 roku nowa szkoła stanęła otworem. Podczas uroczystości otwarcia ówczesny prezydent Suwałk poinformował, że Aleksandra Piłsudska wyraziła zgodę na patronowanie szkole. 11 listopada 1934 roku poświęcono pierwszy szkolny sztandar ufundowany przez absolwentki placówki. Druga wojna światowa dla szkoły nie była łaskawa. Szkołę zamknięto dla polskich dzieci, natomiast utworzono tutaj szkołę dla niemieckich dzieci w części budynku, a część budynku przeznaczono na szpital dla żołnierzy niemieckich. Jesienią 1944 roku polskie dzieci wróciły do szkoły. Stało się to po wyzwoleniu Suwałk dokonanym przez rosyjskich żołnierzy. Wśród ocalałych z niemieckiej okupacji tradycjonaliów nie było szkolnego sztandaru. Dlatego w 1973 roku z inicjatywy Szkolnego Komitetu Rodzicielskiego szkoła dostała drugi w swojej historii sztandar. Kilkanaście lat później, w 1989 roku, do dwójki dotarła nadzwyczajna wiadomość. Został odnaleziony w Łomży, w Kurii Biskupiej, i w 1989 roku został uroczyście szkole przekazany. Macie tam sztandar? Mamy, przechowujemy go w naszym archiwum do dnia dzisiejszego. Przez 10 lat ten przedwojenny sztandar był używany, jednakże został nadany dokładnie w listopadzie 1934 roku, więc sztandar ma 85 lat. Żaden materiał używany tak długo nie przetrwa. W 1999 roku rodzice ufundowali replikę sztandaru. Jest on identyczny. W szkole zachowało się wiele innych archiwaliów. W archiwum placówki nadal spoczywają akta i arkusze ocen z pierwszych powojennych lat. Na szkolnym strychu znaleziono nawet uczniowskie zeszyty z lat 40. i 50. minionego stulecia. Wszystko jest pieczołowicie przechowywane przez dyrekcję i nauczycieli placówki. Rzeczywiście historia i tradycje tej szkoły są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Staramy się przekazywać ją kolejnym pokoleniom uczniów, żeby nie poszła w zapomnienie. Na przygotowanej z okazji stulecia wystawie można podziwiać zestawione ze sobą w pary fotogramy prezentujące życie szkoły sprzed lat i z czasów współczesnych. No, tak jak przystało na stulatkę. Wszystko przechowujemy, to co jest cenne, nie wyrzucamy w szkole takich rzeczy. Cudem, nie wiemy w jakich okolicznościach, ale zachowała się przedwojenna oryginalna kronika. Pierwszy wpis kroniki rozpoczyna się rokiem 1920-21. Zbiory są naprawdę imponujące, podobnie jak liczba uczniów, którzy edukowali się w najstarszej suwalskiej placówce. Prowadzimy oczywiście księgi uczniów. Księgi uczniów mamy od czasów 1944 roku, również i arkusze ocen i protokoły pisane jeszcze na niemieckich księgach. To też jest ciekawe, bo nie było po wojnie tutaj polskich druków, czyli na niemieckich jeszcze drukach. I po wojnie dokładnie szkołę podstawową numer 2 mamy wpis w tej chwili 9891 uczniów, ale jeżeli dodamy przedwojennych uczniów szkoły, to mamy ponad 11 tysięcy absolwentów.
W piątek odbyła się szkolna uroczystość jubileuszowa. Ogromna sala gimnastyczna wypełniona była nie tylko aktualnymi uczniami i kadrą, ale pojawili się również absolwenci placówki, władze miasta, liczni goście. Setną rocznicę istnienia upamiętniać będzie odsłonięta dzisiaj tablica. Na uroczystym spotkaniu padło wiele miłych słów, a uczniowie szkoły przygotowali pod kierunkiem nauczycieli specjalną prezentację artystyczną, nagrodzoną owacjami.